Moi drodzy, niech imię Pana Jezusa będzie wywyższone i pochwalone na wieki wieków. Moi drodzy kochani, bracia i siostry, mamy końcówkę października 2020 roku. Jest na ulicach coraz gorzej. Jest psychoza, strach, lęk. Ludzie nie wiedzą, jak się zachować. I często też chrześcijanie nie wiedzą, jak się zachować, naśladowcy i uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. I ilu ludzi, jak zwykle, tyle opinii. Jak powinniśmy w dzisiejszych czasach się zachować? Czy powinniśmy być posłuszni władzy? Czy powinniśmy jej się przeciwstawić? Czy władza, którą teraz mamy, jest władzą od Boga? Jak my, chrześcijanie, mamy się w tym odnaleźć? Oczywiście, jak zwykle, ile ludzi, tyle opinii. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy, bo po to Bóg dał nam Słowo Boże, po to dał nam Biblię, żebyśmy czerpali przykład, żebyśmy czerpali natchnienie i żebyśmy czerpali wzorce z ludzi, którzy są opisani w Biblii, którzy żyli przed nami. I po to mamy Biblię, żeby nie domyślać się, żeby nie patrzeć, żeby nie zgadywać, żeby się nie kłócić, ale żebyśmy mogli do niej zaglądnąć. I kiedy mamy na przykład pytanie, jak w dzisiejszych czasach powinienem się zachować? Jak powinienem się względem władz zachować? Czy ona się dobrze zachowuje, czy nie? A jeżeli nie, to czy powinienem dalej jej być posłuszny? I ja rozumiem, że jesteśmy w dobie, gdzie wszyscy zadajemy sobie te pytania, bo to, co się dzieje wokoło nas, stawia nas w takiej sytuacji, że musimy sobie zadać oczywiście te pytania. I po co zgadywać? Po co kombinować? Jak mamy odpowiedzi w Słowie Bożym. Oczywiście chciałbym Cię namówić, żebyś sam sprawdził, zweryfikował i żył zgodnie ze Słowem Bożym i swoim czystym przekonaniem, które powinno też wypływać ze Słowa Bożego, bo jeżeli coś nie bierze się z wiary, to jest to grzechem, jak mówi Słowo Boże. I pozwól, że dzisiaj przedstawię Ci kilku ludzi ze Starego Testamentu. Kilka miesięcy temu nagrałem cykl krótkich filmików, takich rozważań, bohaterowie wiary, bohaterowie w czasach Jezusa Chrystusa. One gdzieś tam są na naszej stronie, możesz sobie głębiej je poszukać. I przedstawiłem 12 różnych osób, które zasługują na miano bohaterów Biblii i przedstawiłem jakiś wątek z ich życia, który pomógł mi osobiście i może też pomóc Tobie w naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. A dzisiaj chciałbym Wam przeczytać historię ludzi ze Starego Testamentu. Ludzi, którzy byli w niewoli i którzy, no właśnie, którzy, zostawmy to na razie. Otwórzmy Księgę Daniela od 3 rozdziału. Księga Daniela, 3 rozdział. Dosyć obszerny, ale myślę, że warty jednak przeczytania. Posłuchajcie, co w niej pisze. Król Nabukodonozar kazał zrobić posąg ze złota 60 łokci wysoki, 6 łokci szeroki i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nabukodonozar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukodonozar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukodonozar i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nabukodonozar. A Herod zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W tej chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukodonozar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów i muzycznych narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wniósł król Nabukodonozar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżali Żydów. Odezwali się tak i rzekli do króla Nabukodonozara: Królu, żyj na wieki!
Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogów, fletów, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz. O królu! Nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy król Nabuchodonozor w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszaga i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nabuchodonozor odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuj nas z rozpalonego pieca, z pieca ognistego i twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Wtedy Nabuchodonozor bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nabuchodonozor przeląkł się szybko, powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla: prawda, o królu. A on odpowiadając, rzekł: oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nabuchodonozor zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego i odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był nawet spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. I tu na chwileczkę zatrzymamy się z tą historią, ponieważ ona troszeczkę dalej się potoczyła, ale posłuchajcie mnie, moi drodzy, co ja wam teraz przeczytałem. Historia z Księgi Daniela, 3 rozdziału. Szadrach, Meszach i Abednego to byli ludzie, którzy zostali wyrwani ze swoich ziemi, z Jeruzalemu, wzięci do niewoli, do Babilonu, zaprowadzeni i tam byli szkoleni, żeby być doradcami Nabuchodonozora, człowieka, który ich zniewolił. I oni mu służyli, doradzali, byli wybitni, byli mądrzy i żyli w zgodzie, żyli swoim życiem. Ale któregoś dnia król Nabuchodonozor postawił wielki złoty pomnik i kazał wszystkim na dany sygnał upaść i oddać pokłon i oddać cześć temu pomnikowi. I żeby nie było, był to rozkaz królewski, czyli nadany przez władzę. Tak? Król ma władzę, więc był to rozkaz państwowy, rozkaz króla i wszyscy powinni się dostosować. I wszyscy powinni być posłuszni temu. I oczywiście wszyscy, którzy usłyszeli ten dźwięk, padli i oddali pokłon. Wszyscy? Nie sądzę. Było ich trzech. Szadrach, Meszach
i Abednego, jak odpowiada ta historia. W tym momencie wypowiedzieli posłuszeństwo władzy. Wypowiedzieli posłuszeństwo Nabukodonozorowi. Dlaczego? Jak fragment, który czytałem, mówi tak, posłuchajmy ich odpowiedzi. A jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, 17 werset i 18, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i swojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomy, o królu, że twojego Boga nie czcimy i twojemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Dlaczego? Bo w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale jest napisane tak. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział. 20 rozdział i werset 5 mówi tak. Nie będziesz, to jest pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi i w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia, tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Swoją drogą jest to pierwsze przykazanie. Czy znasz je takie? Zobaczcie, król Nabukodonozor chciał, żeby wszyscy oddali pokłon figurze, którą on stworzył. Ale ich trzech odmówiło posłuszeństwa. W tym momencie władza króla przeczyła władzy Bożej. Jeżeli oni by zegli kolana i oddali pokłon tej figurze, której chciał król Nabukodonozor, to złamaliby Boże pierwsze przykazanie. A ci ludzie postanowili być wierni Bogu. W obliczu śmierci, w obliczu tragicznej śmierci, jakby było na żywca rzucenie do pieca. Oparzyłeś się kiedyś? Przypaliłeś sobie coś? To wyobraź sobie teraz, co musi czuć osoba, która na żywca zostaje wrzucona do pieca. I to im groziło. I to było namacalne. Zresztą namacalne. Za chwilę król się zdenerwował i kazał rozpalić 7 razy mocniej piec i wrzucił ich tam. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Ci ludzie, ta trójka wspaniałych bohaterów nie zgięła kolan przed rządem, który jest przeciwny władzy Bożej. Jeszcze raz. Woleli być wierni Bogu niż królowi, któremu służyli. Do tej pory, mimo że byli niewolnikami, mimo że żyli w niewoli, oni byli posłuszni swojemu królowi i służyli mu. Ale w momencie, kiedy król zażądał od nich rzeczy, żeby zgięli kolano i oddali cześć fałszywemu Bogu, to oni powiedzieli, o nie, albo nas Bóg wyratuje z tego, z Twojej ręki, albo zginiemy, ale mimo wszystko będziemy wiernie służyć Bogu. Jeżeli jakakolwiek władza przeciwna jest Bogu, jeżeli jakakolwiek władza sprzeciwia mi się, żebym wielbił mojego Jezusa Chrystusa, spotykał się z braćmi i siostrami i wielbił tego Boga, to ja nie mogę być temu posłuszny. Jeżeli będą chcieli mnie zamknąć za to, że oddaję chwałę jedynemu mojemu Bogu, to ja nie mogę się ugiąć. Nie mogę zrobić kroku w tył. Co jest ważniejsze? Pan Jezus powiedział, królestwo moje nie jest tego świata. I tak w takim porządku chodził też Szadrach, Meszach i Abednego. Powiedział, o nie królu, do tej pory służyliśmy Ci wiernie, mimo że nas porwałeś z naszych domów, mimo że ograbiłeś nas, zmieniłeś nawet nasze imiona, służyliśmy Ci wiernie. Ale przed moment, kiedy zażądałeś, żebyśmy oddali chwałę i cześć i zgięli kolana przed fałszywymi bóstwami. O nie, tutaj wolimy zginąć niż ugiąć się. Dalsza część historii pokazuje, że król dał im jeszcze jedną szansę, ale oni jej nie skorzystali i zostali wrzuceni na żywca do pieca. Do końca byli wierni Ewangelii, do końca byli wierni Bogu,
któremu tak naprawdę służyli. I nie szli na kompromis. I nie wymawiali, a bo może król to chce, bo władza królewska, bo powinniśmy go słuchać, bo przecież on wie, co mówi, prawda? Nie, oni powiedzieli, do tej pory wiernie ci służyliśmy, ale teraz żądasz od nas, żebyśmy napluli w twarz naszemu Bogu i tobie oddali pokłon. Nie, służymy naszemu Bogu i jemu tylko zdajemy pokłon. I tu już możesz mieć wzór do naśladowania, jak żyć w dzisiejszych czasach. Jeżeli będą wymagali od ciebie, żebyś nie spotykał się z braćmi i siostrami w czasie nabożeństwa w kościele, żeby siedzieć w domu, nie wychylać się, to czy powinieneś posłuchać? Mówię, absolutnie nie. Posłuchajcie. Wiele jest świadectw w Biblii i poza Biblią, ale teraz skupiam się na tym fragmencie historii, które pokazują, jak ten fragment historii, że kiedy ci ludzie zostali wrzuceni do pieca, to skraj nawet szaty ich nie został nadpalony. Mało tego, to nie oni powiedzieli, ale sam król zobaczył, że tam jest ktoś czwarty. I są różne interpretacje. Jedni mówią, że anioł pański ich chronił, a inni, że sam Jezus Chrystus do nich przyszedł i zadbał o nich w tym rozżarzonym piecu. Przyznam szczerze, że nie mam odpowiedzi, kto był. Ktokolwiek to był, był to posłaniec z nieba, który ich ochronił i wynagrodził ich wierność. Wierność Bożemu Słowu. Także nawet płomyk nie sprawił, że ich szaty się zatliły. Nawet włos nie został nadpalony. I wszyscy wokół zobaczyli, że wielki Bóg przyznał się do wiary i odwagi tych trzech młodzieńców. I masz następny wzór do naśladowania, że jeżeli opowiesz się za Bogiem, to Bóg za tobą się opowie też. On dba o swoich. On dba o swoich i dobrze o tym wiesz. On wymaga od nas wiary w ciężkich czasach i chce, żebyśmy śmiało stawali po prawdach Słowa Bożego. Więc nawet jeżeli sprzeciwisz się bezbożnym zakazom, to pamiętaj, Bóg nie zostawi cię w tym samego. Bóg nie zostawi cię. I zapamiętaj sobie. I trzecia lekcja, którą możesz wziąć z tego fragmentu, jest taka. Zatrzymałem się na wersecie 27, a teraz przeczytam wam dalej. Co się działo, kiedy ci ludzie zostali uwolnieni z pieca? Od 28 wersetu. Nabukodonozar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszada i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Postawa tych młodzieńców była tak wielka, że to król, który kazał ich wrzucić do pieca, sam złożył świadectwo. Posłuchajcie jeszcze raz. To mówi Nabukodonozar, patrząc, co się dzieje i patrząc, że ci trzej młodzieńcy nie ugięli swoich kolan. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Czyż nie wspaniałe świadectwo na podstawie tych trzech młodzieńców? Idźmy dalej. Dlatego wydaję rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywróci Szadracha, Meszacha i Abednegowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nabukodonozar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pisze tak. Pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Król Nabukodonozar, król, który służył fałszywym bogom i czcił fałszywych bogów, napisał do swoich książąt. Wszędzie tam, gdzie rządził, napisał króciutki list. Zobacz, i co on nim napisał? Jakże wielkie są jego znaki,
Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. 31 werset. 32 werset, przepraszam. Jak przeczytajmy jeszcze raz, żebyśmy nie stracili tego. 32 i 33 werset mówią tak. Króciutki list króla Nabuchodonozora do książąt rozesłanych po całej ziemi babilońskiej. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Sam bezbożny król oddał cześć i chwałę najwyższemu jedynemu Bogu, którego my wyznajemy i któremu służymy. On napisał do całej ziemi babilońskiej, że jest tylko jeden i prawdziwy Bóg, bo zobaczył prawdziwy cud. Po pierwsze, zobaczył prawdziwych wyznawców Boga, gotowych umrzeć za swoją wiarę, którzy nie ugięli swoich kolan pod Jego terrorem. Po drugie, zobaczył najprawdziwszy cud. Ludzie w piecu nie spłonęli i ktoś jeszcze był, kto ich bronił. To sprawiło, że król powiedział, że jest jeden prawdziwy Bóg. I to On rozsławił imię Boże po całej ziemi. Po swojej całej babilońskiej ziemi. Przez co? Przez to, że trzech młodzieńców nie ugięło się pod rządami tyrana. Że trzech młodzieńców postanowiło być odważny i pomimo groźby straty życia postanowiło być wiernym swojemu Bogu. Więc jeżeli mnie dzisiaj byś zapytał, komu być posłuszny, to od kilku tygodni w sercu noszę jedno zdanie, które powiedział Pan Jezus, kiedy stał przed Piłatem. Królestwo moje nie jest tego świata. Więc zasady Boże nie są z tego świata. Królestwo Boże i Konstytucja Boża, spisana w Słowie Bożym, są nie z tego świata. I póki życia mi starczy, póki sił mi starczy, będę żył w zgodzie z tym prawem. Będę go przestrzegał i przestrzegam go. Chcę być człowiekiem nieobwinionym za żadne przestępstwo, za żadną nieprawość, za żaden mandat. Ale kiedy to samo prawo i ten sam rząd będzie ode mnie wymagał, żebym porzucił w to, co wierzę. Żebym porzucił Jezusa Chrystusa. Żebym porzucił jedność Kościoła Jezusa Chrystusa. To ja na to zgodzić się nie mogę. I mogą zamknąć mi kościoły. Mówię o budynku. Ale ciągle mogę spotykać się tutaj w moim domu. Ciągle mogę zejść do piwnicy i się modlić. Ciągle mogę z kimś w jakimkolwiek miejscu się modlić i wielbić mojego Boga. Bo Kościół to nie budynek. Bo Kościół to ludzie. I taką postawę od nas Bóg, takie postawy od nas Bóg wymaga. Popatrz na naszych braci i na nasze siostry w Chinach. Oni nie mają kościołów. Spotykają się gdzieś tam w piwnicach, w nocy, w lesie. Dlaczego? Bo prawo zabroniło chrześcijaństwa, ale oni chcą być wierni swojemu Bogu. I co mi teraz powiesz? Ty, który wysyłasz mi wiadomości, że buntuje ludzi. Że jeżeli zabronili, zamykamy kościoły, to nie mamy prawa się spotykać, bo tak nas to mówiła władza i mamy być jej posłuszni. Osobiście myślę, że to jest twój strach. I dzięki temu, że państwo wydało takie polecenie, nareszcie możesz odetchnąć i nie chodzi do kościoła. Wreszcie masz spokój z tym kościołem. Nie musisz ryzykować, bo państwo dało ci dekret, który możesz się zaprzeć, który możesz się zasłonić i powiedzieć, no przecież musimy być posłuszni. Tak, musimy być posłuszni, ale jest granica. I zobacz, ci trzej młodzieńcy służyli posłusznie Bogu, mimo że byli niewolnikami. Doradzali Mu, byli zawsze blisko Niego, byli gotowi służyć Mu w dzień i w nocy, jakbyś wcześniej przeczytał tę historię. Ale przyszedł moment, kiedy Bóg, Nabuchodonozor zrobił coś, przed czym oni nie mogli ugiąć kolan. Przeciwko czemu oni mogli się nie zgodzić, ponieważ postanowili być bardziej wierni Bogu niż człowiekowi. Postanowili patrzeć na to, co Bóg powiedział na temat klękania przed obcymi bogami i figurami, niż na temat, co mówi ten człowiek. I tu już masz wzór do naśladowania. Powiem ci wprost, jeżeli jakakolwiek władza, nieważne jaka, komunistyczna, faszystowska, jaka inna, zabroni ci wielbić twojego Boga, każe ci, nie, albo wyrzucić Biblię, albo nie chodzi do kościoła, to
takiej władzy powinniśmy się bardzo mocno przyglądnąć i zdecydować, że nie są granice posłuszeństwa. I ja tak osobiście myślę. Oczywiście mówię o swoim zdaniu, ale jeżeli masz wątpliwości, kogo teraz powinieneś słuchać i komu powinieneś być wierny, to chcę Ci powiedzieć, że zawsze powinieneś być wierny Słowu Bożemu, Bogu. Tak jak Pan Jezus powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. I Szadrach, Meszach, Abednego pokazali to swoim życiem. Jaka powinna być nasza postawa? Komu naprawdę służymy? I kogo Konstytucji tak naprawdę słuchamy? W tej samej księdze, kawałek dalej pójdziemy jeszcze, 6 rozdział od 17 wersetu do 7. Przeczytamy? Przeczytamy, pewnie. Karmmy się bohaterami wiary. 6 rozdział od 17 wersetu. Czas troszkę dalej poszły i wracamy do głównego bohatera Księgi Daniela, czyli do samego Daniela. Od 6, teraz od 13, bo tu się spisek pewien zaczął w 13 wersecie. Ale jeszcze nie. Przepraszam Was serdecznie. Przepraszam Was. Od 6 rozdziału i 1 wersetu jest tutaj cała historia opisana. Więc zaczniemy od 6 rozdziału. Przepraszam, że się tak trochę mieszam liczbami. Mój błąd. Posłuchajcie tej historii. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata, i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi satrapowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: Żyj wiecznie, królu Dariuszu! Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Oto w ciągu 30 dni, o cokolwiek będzie się modlił, do jakiegokolwiek Boga albo człowieka, oprócz ciebie, królu, niech będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niezruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jerozolimy. I 3 razy dziennie padał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtedy wpadli owi mężowie i zastali Daniela, modlącego się i błagającego swojego Boga. Potem stanęli przed królem i tak rzekli: Czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka, oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł: Rzecz to niewątpliwa, zgodnie z niezruszonym prawem Medów i Persów. Wtedy odpowiadając, rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój rozkaz, który kazałeś wypisać. 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie spodobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować, i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli: Wiedz, o królu, iż jest prawem Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie może być zmienione. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł.
A wstawszy bardzo rano o świcie poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nimi jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczerniali Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: Pokój wam! Przeze mnie wyzdany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winien drżeć i bać się każdy Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na siebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Ta sama historia. Posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo jedynemu prawdziwego Bogu. I tego się, kochani bracia, trzymajmy. Jezus Chrystus, jedynym naszym Panem. Amen.